wspólnie w walce z koronakryzysem i w trosce o bezpieczeństwo energetyczne. W czym jeszcze tkwi siła Grupy Wyszehradzkiej? O tym za chwilę. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości o to, co dziś w programie. Szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że potrafimy skutecznie współpracować. A jak będzie trzeba uciekać, to trzeba będzie uciekać. Zima nie odpuszcza. Alarm przeciwpowodziowy w Płocku i awaria elektrociepłowni w Zabrzu. Ograniczenia będą dotyczyły około 30 tysięcy bytomskich mieszkań. I mamy bramkę! Brawo, Robert! Fenomenalna forma naszego króla strzelców. Mamy szansę zdobyć 6. tytuł i przejść do historii. Granie do Roberta Lewandowskiego, przyjęcie w polu karnym. Wiadomości zaczynamy od spotkania Grupy Wyszehradzkiej. Szczyt zorganizowany w 30. rocznicę zawiązania sojuszu Polski, Węgier, Czech i Słowacji odbywa się na Mierzei Helskiej. Jest tam nasz reporter Przemysław Adamski. Powiedz, o czym rozmawiali przywódcy krajów Grupy Wyszehradzkiej i jakie były wyzwania związane z organizacją tego szczytu? Pierwsze w tym roku międzynarodowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy było sporym wyzwaniem logistycznym. Istniało bowiem zagrożenie, że będzie się musiało odbyć online ze względu na trudne warunki pogodowe, ale wyzwaniem było także zapewnienie najwyższych standardów sanitarnych, czyli bezpieczeństwa wszystkim jego uczestnikom. Prezydenci Polski, Czech, Słowacji, a także Węgier rozmawiali nie tylko na temat osiągnięć Grupy Wyszehradzkiej w ciągu ostatnich 30 lat, ale także o wyzwaniach, jakie czekają w latach kolejnych. Już od 30 lat Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy spotykają się w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Dziś prezydent Andrzej Duda gościł przywódców V4 na Mierzei Helskiej. Dwudniowy szczyt zdominują rozmowy o koronawirusie, gospodarce, bezpieczeństwie energetycznym i polityce klimatycznej. Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jako państwa Grupy Wyszehradzkiej potrafimy skutecznie współpracować. Dzieje się to z korzyścią dla promocji naszych państw i całego regionu. Tak było podczas kryzysu migracyjnego, trudnych negocjacji budżetowych i tak jest teraz, w pandemii. Głęboko wierzę, że poprzez wdrażanie narodowych systemów szczepień przyniesiemy wkrótce ulgę naszym społeczeństwom i odciążymy nasze służby zdrowia. Mam nadzieję, że w efekcie w niedługim czasie będziemy mogli powoli wracać pod tym względem do normalności. V4 to siła regionu, z której głosem Bruksela liczy się coraz bardziej w coraz ważniejszych dla Europy kwestiach. Chociażby warto zwrócić uwagę na kwestię Białorusi, kiedy to najpierw Grupa Wyszehradzka bardzo mocno aktywizowała Europę Zachodnią i później tak naprawdę doprowadziła do tego, że Unia Europejska zajęła stanowisko niewątpliwie od przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli od 2015 roku głos Grupy Wyszehradzkiej zyskuje na znaczeniu cały czas. A nie zawsze było tak, jak teraz. Poprzednia ekipa rządowa w zasadzie prawie że zamknęła Trójkąt Wyszehradzki na rzecz zresztą bardzo nierównoprawnego Trójkąta Weimarskiego. Rząd PO-PSL wyłamał się z solidarnego sprzeciwu V4 w ramach przymusowego przyjmowania islamskich imigrantów. Dopiero po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku polityka migracyjna, ale nie tylko, na nowo i bardzo silnie połączyła kraje naszego regionu. Te kraje są zdecydowane ze względu między innymi na problem bezpieczeństwa, na podtrzymywanie ścisłych więzi ze Stanami Zjednoczonymi, czyli jest to w opozycji do pewnych pomysłów elit brukselskich. Wspólne stanowisko w najważniejszych sprawach pod przewodnictwem Polski daje nam silną pozycję w Unii. Nic co ważnego dzieje się w tym regionie nie może dziać się bez Polski. Nic o nas bez nas w regionie. Więc Polska musi być aktywna, bo to jest nasze najbliższe środowisko polityczne i musimy w nim odgrywać bardzo aktywną rolę. Prezydenci Wyszehradzkiej Czwórki odsłonili dziś na Mierzei Helskiej pomnik z okazji 30-lecia współpracy. Jutro przed nimi ważne rozmowy gospodarcze. Marcin Szewczak, Wiadomości. Kraje Grupy Wyszehradzkiej pozytywnie wyróżniają się na tle gospodarek Unii Europejskiej. Należące do V4 Czechy mają najniższą stopę bezrobocia w całej wspólnocie. A Polska według najnowszych danych Komisji Europejskiej ma najbardziej stabilną sytuację fiskalną. W dniu, w którym w Juracie odbywa się szczyt V4, o naszych gospodarkach rozmawiają też inwestorzy z Chin. Dominik Cierpioł. Ta podróż trwa kilkanaście dni, ale jest o 1/3 tańsza niż transport lotniczy. To pociąg towarowy łączący Polskę z Chinami. Trasa, którą pokonuje, określana jest jako nowy jedwabny szlak. Projekt nowego jedwabnego szlaku działa świetnie, tak się wydaje.
Mamy w Polsce coraz więcej inwestycji, szczególnie na południu Polski, branża samochodowa, branża LED-owa oraz coraz więcej wymiany handlowej. Do Polski przyjeżdżają kolejne pociągi. Podczas wideokonferencji państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin prezydent Andrzej Duda rozmawiał o zwiększeniu eksportu tą trasą polskich produktów do Chin. Mamy ogromne pole do rozwoju tej współpracy. Mówimy o wielu możliwościach, jeżeli chodzi zarówno o import towarów do Chin, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o eksport polskich towarów do Chin. Współpracą z państwami tej części Europy szczególnie są zainteresowane państwa azjatyckie. Grupa Wyszehradzka ze względu na swoje położenie jest swoistą bramą do Europy dla światowych gospodarek. Naprawdę ten region nasz to jest fascynujący region. To jest miejsce, gdzie ściera się walka o wpływy największych graczy dzisiaj światowych. Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Niemiec wyposażonych w Unię Europejską. Chiny dostrzegają też, że nasz region gospodarczo wyróżnia się na tle Unii Europejskiej. Gdy Włochy, Hiszpania czy Francja biją rekordy zadłużenia w relacji do PKB, Polska staje się zieloną wyspą na tym oceanie problemów. Dziś wiemy, że polska gospodarka okazała się w znacznym stopniu bezpieczna i odporna, jeśli chodzi o te wstrząsy, które zafundował nam COVID-19. Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej, na który powołuje się kancelaria premiera, wynika, że Polska pozytywnie wyróżnia się na tle innych państw Unii Europejskiej pod względem stabilności finansów publicznych. Zielony kolor na tej oficjalnej tabelce oznacza, że na ponad 20 różnych parametrów, które Komisja brała pod uwagę oceniając gospodarki, tylko Polska wszystkie zaliczyła pozytywnie. Wbrew temu, co twierdzą politycy opozycji i przeciwnicy polskiego rządu, tylko Polska spośród wszystkich państw członkowskich uzyskała tak wysokie oceny. Polska jest jedynym krajem, który nie musi się obawiać o to, że pandemia wywrze trwały wpływ na stan finansów publicznych państwa. Dodatkowo Polska i Czechy mają dziś najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej, a łączna wymiana handlowa grupy V4 z Niemcami jest większa niż Niemiec z Chinami. Hasło obecnej prezydencji polskiej, back on track, czyli powrót na właściwe tory, ono jakby wskazuje na to, że no musimy podejmować działania, żeby wrócić po tym jednak ograniczonym rozwoju gospodarczym na to, co było przed 2020 rokiem. Zdaniem ekonomistów już w tym roku polska gospodarka może wrócić na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii. Dominik Cierpioł, Wiadomości. Ogromne zainteresowanie szczepieniami przeciwko COVID-19 wśród nauczycieli. Po drugim dniu rejestracji jest już ponad 215 tysięcy zgłoszeń. A dziś w Polsce zanotowano 4 tysiące nowych zakażeń. Jeśli epidemia utrzyma się na tym poziomie, będziemy mogli liczyć na kolejne poluzowanie obostrzeń. Karol Jałtuszewski. Już 215 tysięcy nauczycieli zarejestrowało się na szczepienie. Zapisy trwają do jutra. Jak to zrobić? Przekazać swojemu pracodawcy, że chce się zaszczepić, a następnie przyjść do punktu szczepień w wybranym, ustalonym przez dyrektora wraz z koordynatorem ze szpitala węzłowego terminie na szczepienie. Start szczepień już w piątek. Sama procedura w przypadku nauczycieli wyglądać będzie tak samo jak przy szczepieniach seniorów. Jak zatem się przygotować? Przygotować historię medyczną. Nauczyciel powinien również posiadać listę leków, które aktualnie przyjmuje, żeby po prostu móc możliwie uprościć sam proces kwalifikacji przez lekarza. O tym, jak poważnym zagrożeniem jest koronawirus, świadczy opublikowany dziś przez Ministerstwo Zdrowia raport. Wynika z niego, że liczba zgonów w Polsce w 2020 roku była o 67 tysięcy wyższa niż rok wcześniej. Najwięcej odnotowano w listopadzie, gdy notowaliśmy też rekordy zachorowań. Statystycznie koronawirus najgroźniejszy był i nadal pozostaje dla osób po 60 roku życia. Seniorzy są tą grupą najbardziej narażoną na trudny przebieg, czy bardzo dramatyczny czasami przebieg COVID-19. Dlatego skonstruowaliśmy Narodowy Program Szczepień w taki sposób, aby właśnie to ta grupa została zaszczepiona jako pierwsza. Tylko w ostatnim tygodniu zaszczepiło się prawie 500 000 Polaków. Bardzo szybko, bardzo sprawnie. Jeszcze jedna dawka będzie, ale już niedługo, bo w marcu 5. Bardzo ładnie to poszło. Nawet nie myślałem, że to tak szybko pójdzie. Będę spokojniejszy, że będę mógł się spotkać z rodziną, z dziećmi, z wnukami. Od piątku w reżimie sanitarnym otwarte będą hotele, kina, teatry, baseny, stoki narciarskie oraz zewnętrzne boiska i korty.
Jeśli poluzowanie restrykcji nie spowoduje gwałtownego wzrostu zachorowań, jest szansa na dalsze odmrażanie gospodarki. Jeżeli by się okazało, że mamy tą stabilizację dziennej liczby zachorowań na poziomie około 5000, to jest rzeczywiście wtedy przestrzeń dla dokonywania kolejnych, odważniejszych być może kroków. Dziś, na dwa dni przed zniesieniem części obostrzeń, notujemy nieco ponad 4000 nowych zakażeń i 227 ofiar śmiertelnych. Karol Jałtuszewski, Wiadomości. Zamiast kryzysem, z niewystarczającą liczbą szczepionek na COVID-19, co jest efektem błędów Komisji Europejskiej, europosłowie po raz kolejny zajęli się dziś sytuacją w Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Co prawda to sprawa wykraczająca poza kompetencje Parlamentu Europejskiego, ale jednocześnie wygodny temat zastępczy, którym brukselskie elity chcą odwrócić uwagę od problemów wspólnoty, na przykład kompromitacji szefa unijnej dyplomacji w Moskwie. Marcin Szybszak. Po raz kolejny Parlament Europejski podjął dyskusję na temat, który zdecydowanie wykracza poza jego kompetencje. Tym razem na wniosek lewicowo-liberalnych polityków zajął się wątkiem prawa aborcyjnego w Polsce, a dyskusja zatytułowana de facto zakaz aborcji w Polsce dotyczyła niedawnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Tytuł tej debaty to jawne kłamstwo. W Polsce nie obowiązuje całkowity zakaz aborcji. W Polsce zgodnie z konstytucją chroni się prawa do życia tych nienarodzonych, którzy sami bronić się nie mogą. Politycy lewicy dyskusję na temat aborcji próbowali wykorzystać do ataku na polski rząd. W 2021 roku w sercu Europy obecnie rządzący podnieśli rękę na kobiety. Dzisiaj Polki mają bardziej ograniczone prawa niż kobiety w Iranie. Aborcja to normalne świadczenie medyczne. Kwestie związane z prawem aborcyjnym są wewnętrzną sprawą państw członkowskich Unii Europejskiej, co podkreśliła nawet unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli. Unia Europejska nie ma kompetencji w kwestii prawa aborcyjnego, a przepisy prawa w tej dziedzinie są we właściwościach państw członkowskich. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska w wywiadzie dla tygodnika Gazeta Polska tłumaczy, że niedawne orzeczenie Trybunału nie mogło być inne, bo godziłoby w zapisy polskiej ustawy zasadniczej. Ta jednoznacznie mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Zgodnie z obowiązującym po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny prawem, przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Trybunał nie odebrał kobietom ani praw, ani nie pozbawił ich godności. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego spotkało się z aprobatą wielu Polek. To nie pierwszy raz, kiedy Parlament Europejski zajmuje się tematami zastępczymi zamiast prawdziwymi problemami wspólnoty, na przykład w relacjach z Rosją i skandalem związanym z niedawną wizytą szefa unijnej dyplomacji w Moskwie. Europosłowie w dużej ilości oprotestowali tą wizytę i szereg krajów, w tym Polska, kraje bałtyckie również. W każdym razie jest to znak, jak się kończy polityka ugłaskiwania Rosji. Josep Borrell zamiast potępić areszt dla rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego mówił jedynie o głębokim zaniepokojeniu. Nie reagował, kiedy rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow atakował Brukselę i Stany Zjednoczone. Przemilczał sprawę rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wizyta okazała się, mówiąc delikatnie, mało skuteczna. Po prostu była to jednak wizyta ucierająca się o kompromitację. W czasie, kiedy Borrell przebywał z wizytą w Moskwie, Kreml zdecydował o wydaleniu 3 europejskich dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji. Rosja jest największym sąsiadem Unii Europejskiej. Musimy wypracować model wzajemnych stosunków i uniknąć otwartej konfrontacji. Szef unijnej dyplomacji zdał dziś relację unijnym komisarzom ze swojej wizyty w Rosji. Wielu europosłów domaga się jego dymisji. List w tej sprawie znalazł się na biurku przewodniczącej Komisji Europejskiej. Jego inicjator, estoński europoseł z grupy Chadeków, pisze o zniszczonej reputacji wspólnoty. Wizyta w Moskwie była własną inicjatywą pana Borrella. To było zlekceważenie zbrodni popełnionych przez reżim Putina przeciwko politycznym oponentom. Josep Borrell do dymisji podawać się nie zamierza. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że ma pełne zaufanie do swojego zastępcy. Marcin Szybszak, Wiadomości. Do 3 lat więzienia grozi 2 dziennikarkom Biełsatu, które reżim Łukaszenki oskarża o organizację masowych protestów. Dziś ruszył ich proces. Kolejna rozprawa za tydzień. Maria Stepan.
Sądzone w klatce jak najbardziej niebezpieczne przestępczynie, a one wykonywały tylko swoją pracę. To służy tylko jednemu, pokazać, że bez względu na to, są dowody winy, czy nie ma dowodów winy, i tak wsadzimy każdego, kto ośmieli się krytykować władzę albo po prostu relacjonować to, co się dzieje. 15 listopada Kacieryna Andrejewa i Daria Czulcowa prowadziły relacje z brutalnego rozpędzenia akcji upamiętnienia pobitego na śmierć Ramana Bandarenki. Nadawały na żywo z balkonu mieszkania na 13 piętrze. Stamtąd też zabrał je milicyjny specnaz. W areszcie były do dziś. Najważniejsze dla mnie teraz to to, że Kacieryna jest w dobrym i fizycznym, i psychicznym stanie. Uśmiecha się, oczy jej płoną i dobrze wygląda. Niedobrze wygląda jednak jej i jej koleżanki z prawa. Dziennikarkom za kierowanie protestami podczas prowadzenia relacji online grożą 3 lata więzienia. Absolutnie żadnych dowodów przeciwko Kacierynie dziś nie usłyszeliśmy i jestem pewny, że nie usłyszymy. To wszystko jest sfabrykowaną politycznie sprawą. Na razie została odroczona do przyszłego wtorku. Reżim Łukaszenki jednak nie lubi próżni. Na 4 lata kolonii karnej skazano dziś mężczyznę, który od 10 lat mieszkał i pracował w Polsce jako programista. Arciom Sawczuk został zatrzymany w Mińsku i oskarżony o udział w zamieszkach, gdy przyjechał odwiedzić rodzinę. Tak jak reżim Łukaszenki był zawsze reżimem represyjnym, tak w tej chwili myślę, że mamy do czynienia praktycznie z terrorem. Dziś mija dokładnie 5 roku od wyborów prezydenckich na Białorusi. Mimo zatrzymania już ponad 30 tysięcy ludzi, protesty Białorusinów, w którym Łukaszenka ukradł wybory, nie ustają. Maria Stepan, Wiadomości. Oglądają Państwo główne wydanie Wiadomości. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Czy Platforma Obywatelska chce polexitu? Dziwne decyzje sędziów w sprawie milionera Leszka Czarneckiego. Alarm przeciwpowodziowy w Płocku spowodowany zatorem lodowym, a poziom Wisły wciąż rośnie w całej Polsce. Zima nie odpuszcza i choć najbliższej nocy śniegu spadnie nieco mniej, to mróz nadal będzie dawał się we znaki. Waldemar Stankiewicz. 40 kilometrów skutego lodu od Włocławka aż po Płock. To właśnie tu stworzył się zator lodowy na Wiśle. Przekroczone są stany alarmowe. Na ulicy Gmury, najniżej położonej w mieście, mieszkańcy zabezpieczają swoje domy. Groźnie, prawda? Woda idzie, już ulica zalana jest. A jak będzie trzeba uciekać, to trzeba będzie uciekać. No, trudno. Wysokość wody na Wiśle rośnie po kilkanaście centymetrów na godzinę. Przed nami i przed mieszkańcami trudna decyzja w kontekście nocy o ewentualnej w części ewakuacji, zwłaszcza tam, gdzie są małe dzieci. Lodołamacze nie wyruszą na razie na Wisłę, by kruszyć lód. Według władz Wód Polskich przy tak niskich temperaturach mogłoby to przynieść więcej szkody niż pożytku. Istnieje niebezpieczeństwo, że to, co połamaliśmy, za chwilę zostanie ścięte lodem i może spowodować, że będziemy produkować ten lód. Mieszkańcy Śląska z kolei mierzą się z awarią kotła w elektrociepłowni w Zabrzu. Naprawa ma potrwać do piątku, a dostawy ciepła będą ograniczone dla Zabrza i Bytomia. Te ograniczenia będą dotyczyły około 30 tysięcy bytomskich mieszkań. Duże opady śniegu sprawiły, że w gminie Pruszcz w Kujawsko-Pomorskim odwołano lekcje w 4 szkołach. Lokalne drogi są często nieprzejezdne. Żeby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, no i jakby najmniej tego stresu rodzicom. Trudne warunki panują na drogach w całej Polsce. W karambolu na autostradzie A6 koło Szczecina zginęła jedna osoba. Miejskie drogi i chodniki są pełne śniegu. Bardzo trudno iść. Autobusy ledwo jadą, także bardzo, bardzo ciężko. W ciężkich pogodowych warunkach pomagają żołnierze. 26 wyróżnił minister obrony narodowej. Między innymi za udzielenie pierwszej pomocy dziewczynce, która wpadła do jeziora, czy sprowadzenie wychłodzonych turystów ze szczytu Tarnicy. Dziękuję za to, że jesteście żołnierzami Wojska Polskiego nie tylko wtedy, kiedy jesteście na służbie. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości. Liderzy Platformy Obywatelskiej nie kryją, że z powodów politycznych chcą zlikwidować programy informacyjne Telewizji Polskiej i wyrzucić z pracy dziennikarzy. To złamanie podstawowych standardów Unii Europejskiej, które gwarantują wolność słowa i pluralizm mediów. Dlatego komentatorzy zastanawiają się, czy Platforma po ewentualnym przejęciu władzy przeprowadzi polexit. Marcin Tulicki. Jacek pyta. Pytanie od słuchacza i co najmniej dziwna reakcja Rafała Czarnego.
Kwiatkowskiego. Znowu pytanie od TVP Info, bo TVP Info... Nie od TVP Info. To są wszystko pytania od TVP. Gdzie tu logika? Nie, no pan naprawdę wszędzie widzi TVP Info, panie prezydencie. Serio? W ciągu zaledwie 13 sekund Trzaskowski aż 6 razy wymienił nazwę TVP Info. Jeżeli dojdziemy do władzy, to TVP Info zlikwidujemy. Jakiś rodzaj fiksacji na punkcie TVP Info, jakby to było największe źródło problemów Rafała Trzaskowskiego. Politycy Platformy Obywatelskiej chcą zlikwidować programy informacyjne Telewizji Polskiej, w których często stawiane im są trudne pytania. Śpieszcie się państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało. Liderzy Platformy nie kryją, jaki mają stosunek do zbyt dociekliwych dziennikarzy. O tym właśnie są te wybory. O tym są te wybory, żeby przez cały czas nie były nam zadawane tego typu pytania. Problem w tym, że zdaniem ekspertów projekt likwidacji programów informacyjnych Telewizji Polskiej, ewidentnie motywowany politycznie, jest niezgodny z prawem. W mojej ocenie nie jest to zgodne z prawem, ani nie jest to zgodne z etyką dziennikarską, ani z zasadą wolności słowa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej mówi jasno, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Wątpliwości nie pozostawia też Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Tu mowa o szacunku do wolności i pluralizmu mediów. Chciałam zwrócić uwagę na to, że zapowiedź likwidacji telewizji publicznej łamie Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Czyżby prezydent stolicy chciał nas wyprowadzić z Unii Europejskiej? Może o to chodzi, może o polexit? To zasadne pytanie, bo w przeszłości politycy Platformy Obywatelskiej wielokrotnie odwoływali się do hasła polexitu. Polska powinna się wypowiedzieć w sprawie referendum, czy chce być w Unii Europejskiej. Z politykami Platformy Obywatelskiej blisko związany jest również Roman Giertych, który w przeszłości głośno sprzeciwiał się integracji Polski z europejską wspólnotą. Unia zrobi cię w balony. Wielokrotnie ostro krytykował Unię Europejską. Wejście do Unii Europejskiej dla Polski to nie jest dobry biznes. Pomysł szykanowania i wyrzucania z pracy dziennikarzy z powodów politycznych, który dziś forsuje Platforma Obywatelska, potwierdza, że w tej partii są politycy, którzy chcą łamać podstawowe europejskie wartości. Marcin Tulicki, Wiadomości. Kolejny szokujący przykład cenzury w internecie. Na Facebooku zablokowane zostało anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej. Powodem był post dotyczący niemieckich planów germanizacji polskich dzieci w czasie II wojny światowej. My nie możemy zgodzić się na tego rodzaju funkcjonowanie wielkich mediów społecznościowych na terenie Polski, które dopuszczają się tego rodzaju skandalicznych manipulacji historycznych, manipulacji prawdą, nie mających żadnego merytorycznego uzasadnienia. Aby chronić wolność słowa w internecie, Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało specjalny projekt ustawy. Dokument zakłada, że serwisy społecznościowe nie będą mogły usuwać wpisów ani blokować kont polskich użytkowników, jeśli zamieszczone w nich treści nie łamią polskiego prawa. Barbara Engelking i Jan Grabowski muszą przeprosić Filomenę Leszczyńską za to, co napisali o jej stryju. Tak orzekł sąd. Autorzy książki Dalej jest noc stwierdzili, że Edward Malinowski był współwinny śmierci kilkudziesięciu Żydów. Choć prawda jest taka, że Żydom w czasie wojny pomagał. Jan Korab. Dalej jest noc to książka o Żydach zabijanych w czasie wojny przez Polaków lub przy współudziale Polaków. Ich autorzy przedstawili w niej historię Edwarda Malinowskiego, sołtysa Malinowa, który według Barbary Engelking i Jana Grabowskiego miał być współwinny śmierci kilkudziesięciu Żydów. Te informacje okazały się plotką. Budzi wątpliwość, czy rzeczywiście źródłem wiedzy historycznej może być plotka. Siostrzenica Malinowskiego, 80-letnia Filomena Leszczyńska, podała autorów do sądu, broniąc dobrego imienia nieżyjącego od dawna stryja. Nie dość, że nie doniósł na tych Żydów, to jeszcze ich ukrywał i w ogóle pomagał Żydom przez całą wojnę. Engelking i Grabowski muszą wysłać przeprosiny pani Filomenie Leszczyńskiej pocztą i na miesiąc umieścić je na stronie holocaustresearch.pl. Usatysfakcjonowana jest nasza klientka, czyli pani Filomena Leszczyńska. Sąd oddalił żądanie 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok potwierdza to, co o książce mówią od dawna dziennikarze i historycy. Nawet osoby, które w czasie wojny ratowały Żydów w tej książce, są opisywani jako coś zbrodniarze, chciwcy i mordercy. To są rzeczy zdumiewające. Dokonują manipulacji na
źródłach ich skala jest zatrważająca. Lista zarzutów do warsztatu autorów publikacji Dalej jest noc jest długa. Nadinterpretacje, brak rzetelnej analizy źródeł dokumentów i budowanie na tej podstawie nierzetelnych tez i wniosków. Podobnie o autorach książki teraz wypowiada się sędzia. Nie mogą zostać zwolnieni z zachowania zasad należytej staranności przy podawaniu informacji o innych osobach? Wątpliwe, by Jan Grabowski przejął się tą krytyką. Woli swoją wersję historii i proponuje. To, co powtarzam, koniecznie absolutnie likwidacja IPN-u. Sąd zakazał również rozpowszechniania naruszeń w następnych wydaniach książki. Będą musieli w praktyce pewnie tak, w taki sposób, w przypadku do druku, przeformatować ten fragment, żeby nie było naruszeń dóbr osobistych. Wyrok nie jest prawomocny. Autorzy publikacji zapowiadają apelację. Jan Korab, Wiadomości. Są nowe informacje prokuratury w sprawie afery GetBack. Jak podkreślają śledczy, działania prokuratorskie zostały storpedowane przez warszawski sąd, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie Leszka Czarneckiego. Główny podejrzany w sprawie cały czas przebywa za granicą, przez co nie można postawić zarzutów. Maciej Sawicki. Multimilioner Leszek Czarnecki. Tak, mu się nie udało. Już kilka miesięcy temu nerwowo reagował na pytanie reporterów magazynu śledczego Anity Gargas o toksyczne obligacje GetBack, które sprzedawał jego bank. Na tych obligacjach tysiące osób straciło oszczędności życia. Aferę próbuje rozliczyć prokuratura. Jesteśmy w takiej sytuacji, że nie możemy skierować aktu oskarżenia przeciwko Leszkowi Czy z uwagi na to, iż nie zostało mu ogłoszone postanowienie o przedstawieniu zarzutów. W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Leszka Czy byłoby możliwym wystąpienie o europejski nakaz aresztowania. Prokuratura uważa, że Czarnecki działał na szkodę swoich klientów i świadomie naraził bank na ogromne straty. Śledczy chcą multimilionerowi postawić zarzuty, za które grozi nawet 15 lat więzienia, ale nie mogą, bo ten przebywa za granicą. Mimo to sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, Marta Pilśnik, nie wydała zgody na tymczasowe aresztowanie multimilionera. Stąd opinia, że ta decyzja storpedowała dotychczasowe działania śledczych i jest na niekorzyść pokrzywdzonych, bo im dłużej sprawa się ciągnie, tym trudniej będzie wypłacić ewentualne rekompensaty. Dla mnie to dziwne, że sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie Leszka Czarneckiego, ponieważ na podstawie zbliżonego materiału dowodowego inny oskarżony w tej samej sprawie był nie tylko zatrzymany, ale również tymczasowo aresztowany. Prokuratura po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia odwołała się od decyzji o braku aresztu do Sądu Wyższej Instancji. Niestety termin posiedzenia wyznaczono dopiero na 8 kwietnia. Myślę, że pani sędzia dała szansę Leszkowi Czarneckiemu na to, żeby zniknął, że tak powiem. Stąd zarzuty prokuratury i krytyka ze strony prokuratury działań sądu. Dopiero za blisko 2 miesiące sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Magdalena Roszkowska-Matusik rozpatrzy zażalenie prokuratury. Stop bank! To właśnie pod tym sądem w 2019 roku odbył się protest przeciwko lekceważeniu prawa europejskiego przez niektórych sędziów orzekających w sprawach finansowych. Protestujący mieli wtedy żal między innymi o to, że sprawy toczą się długimi latami. Podkreślali, że to zwykle strategia pełnomocników banków. Wśród nich wskazywali znanego mecenasa Romana Giertycha, o którym Czarnecki mówił tak. 16 lat już prowadzi sprawę o egzekucję. I mi tylko wierzę, że pani umrze. Zobacz, pani Roman Giertych jest warszawskim adwokatem, nie jest osobą anonimową. Jego metody są bardzo dobrze znane w warszawskim sądzie przez warszawskich adwokatów. To, jakie metody preferuje, to, że zrobi wszystko, żeby jego klient uniknął odpowiedzialności. Jak na razie decyzje warszawskich sądów tę odpowiedzialność od Leszka Czarneckiego oddalają. Romana Giertycha i Leszka Czarneckiego łączy nie tylko pewnego rodzaju zażyłość, ale również interesy. Leszek Czarnecki był reprezentowany przez mecenasa Giertycha, kiedy interesowała się nim, a właściwie interesuje się prokuratura, i wybrali oni podobną taktykę unikania sprawiedliwości poprzez przebywanie za granicą. Dla osób, które w aferze GetBack straciło oszczędności, decyzje sędziów są bulwersujące i niezrozumiałe. Maciej Sawicki, Wiadomości.
Robert Lewandowski nie zatrzymuje się. W półfinale klubowych Mistrzostw Świata Bayern wygrał 2-0 z egipskim El Ahly, a obie bramki strzelił kapitan reprezentacji Polski. Czwartkowy finał będą mogli Państwo obejrzeć w Telewizji Polskiej. Mateusz Nowak. 17 minut musieliśmy czekać na pierwszego gola Roberta Lewandowskiego w klubowych Mistrzostwach Świata. Robert Lewandowski i mamy bramkę! Brawo, Robert! Kapitan naszej kadry nie poprzestał na jednym trafieniu. W 86 minucie kolejny raz pokonał bramkarza rywali. I mamy to, co chcieliśmy! Po raz drugi! I dał Bayernowi awans do finału. Mamy szansę zdobyć 6. tytuł i przejść do historii. Wiemy, że w tym momencie jesteśmy na szczycie i zrobimy wszystko, by tak zostało. Dla Roberta Lewandowskiego to już 14 rozgrywki, w których trafiał do siatki. W tym sezonie nasz napastnik strzela średnio ponad gola na mecz. Po wygraniu w zeszłym roku praktycznie wszystkiego, co mógł, teraz ma szansę na kolejne trofeum. Można się zastanawiać, czy Robert Lewandowski cały czas się poprawia, bo ustawił sobie poprzeczkę tak wysoko, że w zasadzie trudno to sobie wyobrazić. A jednak w meczu półfinałowym pokazał, że dalej jest wiodącą postacią Bayernu. Cieszymy się, że udało nam się awansować do finału. Ale też, że w końcu mogliśmy zagrać przed kibicami na trybunach. Zdążyliśmy już się od tego odzwyczaić. Usłyszeć ponownie doping fanów to było świetne uczucie. To samo mogą już niedługo poczuć piłkarze naszej ekstraklasy. Polski Związek Piłki Nożnej zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą, by kibice wrócili na trybuny. Na początek 25% pojemności stadionu. Mateusz Nowak, Wiadomości. Naszym gościem jest dziś profesor Krzysztof Szczerski, Kancelaria Prezydenta. Witam serdecznie, panie ministrze. Jakie wnioski po pierwszym dniu szczytu grupy V4? Jesteśmy skuteczni, kiedy...